ten początek sezonu bardzo udany dla częstochowskiej Skry, trzecie miejsce w tabeli. No i tak naprawdę porozmawiajmy o celach, bo gdzieś tam powoli zaczyna się po cichu mówić, że może Skra powalczy o drugą ligę. Cel mamy przede wszystkim wygrywać każdy kolejny mecz, zdobywać 3 punkty, dobrze się prezentować, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy na koniec. Na razie nie tworzymy sobie żadnej dodatkowej presji, tak samo zarząd czy trener też nie wywiera żadnej presji na nas. Myślę, że jak się gra ze spokojną głową dla siebie, po to, żeby się rozwijać i zdobywać w każdym meczu 3 punkty i przede wszystkim dobrze prezentować się na boisku, to jest dla zawodnika najważniejsze, a cele na razie takowych nie mamy. Myślę, że najważniejsze jest wygrywać po prostu każdy kolejny mecz. Jak może być w sobotę w meczu z Pniówkiem przy Loretańskiej? No myślę, że będzie dobrze. Jesteśmy dobrze przygotowani jak do każdego meczu. Myślę, że wyniki ostatnie pokazały, że dobrze wyglądamy. Także nie tracimy się gdzieś tam w tym wszystkim, ale będziemy walczyć, będziemy gryźć trawę. Także mam nadzieję, że wywieziemy, znaczy, że kolejne 3 punkty zostaną u nas w Częstochowie.